Koła Gospodyń Wiejskich Powiatu Łaskiego popisały się swoimi kulinarnymi talentami w robieniu pierogów. Do konkursu na najlepsze pierogi Powiatu Łaskiego przystąpiło 12 reprezentacji różnych sołectw. Komisja konkursowa wybrała te najsmaczniejsze, a okazały się nimi pierogi z kapustą i grzybami leśnymi przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Gorczynianki. Pierogi były z kapustą i z grzybami leśnymi. Były ile sposobów? Bo tu koleżanka... Trzy sposoby lepienia pierogów. Jakie to wzorki były różne? Kłosek, kwiatek i taki z falbaneczką. To wszystko to jest wkładane serce po prostu w te pierogi. Przepis, nie wiem, tu koleżanka lepiła te pierogi, robi zawsze u nas pierogi koleżanka. Szara kapusta, grzyby leśne. Cebulka, masełko, takie to są typowe wigilijne. Typowo wigilijne. Drugie miejsce w konkursie zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Teodorów, które przygotowało zielone pierogi choineczki. Na trzecim miejscu uplasowało się Koło Gospodyń Wiejskich Sięganowianki za przyrządzenie pierogów z wątróbką drobiową. Wszystkie koła popisały się wyjątkowymi kulinarnymi zdolnościami, za co zostały docenione i nagrodzone.